Szczecin to miasto w przeciwieństwie do Poznania, Krakowa czy Wrocławia, które nie ma silnych tradycji akademickich. Stąd tak ważne jest promowanie naszych uczelni w całym kraju. W przeciwnym razie jedyni studenci, jacy będą u nas studiować, to młodzież z województwa. Właśnie w celu zasilania szczecińskich uczelni wyższych powstał projekt Akademicki Szczecin, który zrzesza 4 największe uczelnie w mieście. Studenci są potrzebni po to, by Szczecin mógł się rozwijać. Uczelnie wyższe dla miasta są właściwie receptą na ich rozwój, na ich przyszłość. Bez uczelni wyższych, i to takich, które mogą być dumą edukacji, trudno jest myśleć o tym, aby perspektywicznie rozwijać jakiekolwiek miasto. W ramach programu Akademicki Szczecin nasze uczelnie promowane są na targach i spotkaniach w całej Polsce. W roku akademickim 2012-2013 widać już pierwsze efekty. Tymi efektami to jest liczba przyjętych studentów w roku 2012 i sądzę, że między innymi ten projekt tutaj tak zadziałał, że liczba studentów przyjętych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym wzrosła o blisko 10%. Uczelnie wyższe podczas targów i spotkań szczególnie promują kierunki, które studenci mogą spotkać tylko u nich. Tak robi na przykład Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Bez wątpienia kierunki, które są unikatowymi kierunkami w skali kraju. Takim kierunkiem jest budowa jachtów, takim kierunkiem jest jachting, to jest mikrobiologia stosowana, to jest rybactwo, to jest teleinformatyka. Z korzyści programu Akademicki Szczecin korzysta już także Akademia Morska. Choć uczelnia nigdy nie narzekała na zainteresowanie studentów i na niektórych kierunkach musi znacząco limitować nabór, to zawsze były kierunki mniej popularne. Obecnie nawet te cieszą się dużym zainteresowaniem. Te kierunki, które były nieobsadzone w pełni, gdzie od lat borykaliśmy się z mniejszymi naborami, zauważyliśmy, że dzięki wspólnej akcji, akcji, która się wspólnie przetoczyła przez cały kraj, mamy rzeczywiście znaczący wzrost. Program Akademicki Szczecin to promocja dla uczelni, a jak wiadomo, promocja nie jest sprawą tanią. Stąd rektorzy uczelni biorących udział w programie zaapelowali do miasta o możliwie jeszcze większe wsparcie. My bardzo byśmy marzyli o tym, chcielibyśmy, żeby widać było nas. Widać było nas bardziej przy zaangażowaniu i wsparciu miasta, i przy zaangażowaniu i wsparciu mediów, bo takie rzeczy jak promocja pewnej marki są naturalnie kosztowne i wymagają nakładów finansowych. Na szczecińskich uczelniach właśnie kończy się semestr zimowy. Kolejne wyjazdy promujące PUM, US, ZUT i Akademię Morską mają rozpocząć się wkrótce. Czy Szczecin stanie się miastem akademickim z prawdziwego zdarzenia? Konkurencja jest silna, ale polepszająca się z roku na rok oferta edukacyjna uczelni pozwala mieć na to nadzieję.